Jo, 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 siemano. Z tej strony Benek, a tu mamy twierdzę Stronghold Krzyżowiec HD. Co tu planujemy? Planujemy więc. Tak patrzę tylko. I tutaj zaczynamy działać na zasadzie. Tutaj zaczynamy działać na zasadzie niszczenia po prostu cwaniaczka, nie? Nie wiem, czy czasem nie. Czy czasem po prostu nie zrobię sobie kuku. Ale myślę, że nie powinienem sobie zrobić kuku jakiegokolwiek. Więc powinno być ok. Po prostu, no. Mamy dobry dzień. Mamy to, co trzeba. Myślę, że będzie ok. Myślę, że. Ten atak się teraz powiedzie elegancko. Tylko teraz jeszcze musimy co zrobić. Rozbudowałem właśnie w taki sposób. Trochę to rozbudowałem nie tak, jak miałem rozbudować. Jednakże musicie zrozumieć, że potrzebowałem po prostu tak rozbudować to, żeby to było miało ręce i nogi. Żeby to się trzymało czegokolwiek, nie? Bo inaczej to by była straszna bieda. Potrzebowałem po prostu w taką stronę to rozbudować. Nie wiem, ile ma ten 50 paru. Więc on będzie pierwszy do zabicia. On będzie pierwszy do zabicia, tak. Tak. On będzie pierwszy do zabicia. Z tego względu, że po prostu, no. Myślę, że inaczej być nie może. Potrzebuję mieć z tej strony mieć czystkę, żeby móc zaatakować tymi, wyplenić to, zakopać i uzyskać ten kamień, co tu mam. Postawić tutaj duży oddział jakiś, żeby móc już cokolwiek z tego robić. Rozumiecie, o co chodzi? Tak powinno być. Myślę, że 11 powinno starczyć. Próbujemy, czy ta jedenastka mi pomoże cokolwiek. Czy ta jedenastka mi coś da. Jak daleko mamy kolejnych? No troszkę mamy kawałek do nich. Obawiam się, że tylko ten może mi zaszkodzić, ale podejdę od tej strony, zobaczymy. Czy jakiekolwiek szanse mam na zabicie go teraz? Powinny być okazje na zabicie, na szybkie zabicie go, tego króla. Oj, poważnie wam mówię. Masakrycznie ciężko, długo się męczyłem nad uzyskaniem jakiegoś żeby to zrobić w stopniu, wiecie, no, satysfakcjonująco. Żeby to uzyskać, nie? Rozumiecie, żeby to było elegancko zrobione. Także na tą chwilę, jak słyszycie. W ogóle miałem sprawdzić, jak mnie słychać, bo nawet nie sprawdzałem, czy nie ma żadnych szumów, niczego na live'ie. U mnie tu na tym, także jest okej. Ale zaraz, co tu się dzieje, stary? Potrzebuję dwóch asasynów, rozwalić to, proszę. Szybko. Rozwalą to, ja postawię sobie na spokojnie więcej drewna. No to okej, no to dostaniesz więcej drewna, no bez problemu. Ja sobie tu postawię ze świniaczkiem. Tak. I tutaj zostawiam dwóch moich pomocników. Zdecydowałem się, że będę szedł w taką stronę ze świnkami, z tym wszystkim, żeby uzyskać po prostu jak najlepszy efekt, po prostu, no, tak poczułem, że tak będzie dobrze i na serio myślę, że dobrze zrobiłem.
Myślę, że bardzo dobrze zrobiłem właśnie tak, w taki sposób to. Tutaj ktoś próbuje go uratować, niestety to już jest po ptakach. Nic mu to nie da, bo z tego względu, że ja sobie tutaj postawię kogoś. Tutaj będzie moja brama. Tutaj będę stawiał bramę. A może bramę? Tak, to będzie brama. Tu sobie postawię bramę. Jeśli dam radę postawić bramę tutaj gdzieś. A jeśli nie, no to po prostu postawię wieżyczkę. Może być ta. Kurde, jakiś czas temu dał radę tutaj stawiać cokolwiek. Nie wiem, czemu tak się teraz stało, że nie mogę nic postawić z tej strony. Tutaj chcę uzyskać balistów. Tak to powinno zostać na razie. Tak. Tutaj tak. Balistów? Tak, balistów chcę, będę chciał uzyskać. Jednakże też muszę mieć 6 koni. Tutaj. A to ogrodzimy murem, jeśli się da. To postawię tutaj taki fajny, duży mur, który będzie ograniczał jakąkolwiek egzystencję, mój teren. Myślę, że tak, że to podziała. Ten mur powinien coś dać. Ale to na tą chwilę tak, tylko zobaczę, czy konie dadzą radę przejechać. Tak, konie sobie poradzą, więc jest ok. Super, super. Myślę, że jest ok. Mamy pierwszego króla zabitego, więc jest, jak dla mnie jest całkiem spoko. Pierwszy król zabity. Tutaj już mamy opanowaną tą sytuację tutaj. Wysyłam teraz moich kopaczy do zabicia kolejnego. Jeśli dam radę więcej uzyskać tych kopaczy, a na pewno dam radę więcej uzyskać. Ale masakrycznie długo się męczyłem nad tą grą. Nad w ogóle czymkolwiek, żeby przejść tą, przejść tą misję. Mówię poważnie, było bardzo ciężko i było bardzo ciężko, żeby w ogóle coś uzyskał. Żeby przejść tą grę. Z tego względu, że no, gra, jak widzicie, nie jest grą zaś jakąś tam pierwszego sortu czy coś. Po prostu jest gra bardzo ciężka do przejścia. Tak, już dajecie kamień, proszę rozwalić to. I będziemy po prostu korzystać z kolejnych jakiejkolwiek tam akcji, sytuacji czy z czegokolwiek, żeby uzyskiwać przewagę nad wrogiem. No, najlepiej sobie ten kamień teraz zachowam. Ale no co jest, kurde, czemu mi nikt nie chce kopać? Kopcie mi. Chciałbym, żeby oni zaczęli kopać też. Szkoda trochę, że nie mam tutaj, nie uzyskałem żadnych żadnych jakiekolwiek pomocy ze strony, że twórcy nie wymyślili czegoś w stylu kopacza, a raczej machiny, która będzie kopała za. No wiecie, o co chodzi, tak? Rozumiecie, o co mi chodzi? Na pewno tak. 6, dobra, jeszcze tych 2, tych 8, czyli ich chcę tutaj, które tu nie pójdą. A wiecie, najlepsze co jest, że przez cały czas, jak grałem, grywałem, próbowałem w ogóle to przejść i masakrycznie męczyłem się, żeby to przejść. No, nie bierzecie mi, patrzcie na to. Zaraz tylko zasejwuję. Udało się pierwszy trup. Pierwszy król padł. Patrzcie się, widzicie to? To jest cały czas moje próby są na przejście tego, tak? Dzisiaj, wczoraj cały czas próbowałem przejść. Patrzcie się. I nie użyłem żadnych cheatów, niczego, po prostu
Po prostu zerknąłem też do gościa, który zajmuje się tą grą, a raczej zajmuje się tą grą po prostu, no który... dobra, atak. No kurde, zabijcie ich. Banda idiotów. Jak nie chcą go zabić, no to będzie ciężko. Tutaj musiałbym przejść tędy, więc potrzebuję tu jak najwięcej osób mieć tutaj. Tutaj gdzieś są moje, też gdzieś są moje konna jazda, więc cały czas szóstkę potrzebuję. Niestety, no, nie mam, dziwne cudem, nie mam żadnych rekrutów. To jest bardzo dla mnie dziwne z tego względu, że powinny być rekruci. Ja tylko teraz zerknę, czy mam, ile mam alkoholu, ok. Dołożymy jeszcze jedną z alkoholem. Dołożymy jeszcze jedną z alkoholem, żeby było. To jest, aha, drewno. Jest ok. Mało drewna. Pach. 66, których mi... Tak, potrzeba drewna, to wiem, dobra, dołożę ci drewna. Jedyna wada tej gry to jest to, że twórcy nie za bardzo umieli, tak powiem, wprasować się w... Co to stoi? No kurde, powiedzcie, że będę musiał wykorzystywać za każdym razem. Ale bubel tu zrobiłem. Ten bubel muszę na chwilę usunąć, żeby mieć, żeby móc postawić to. Ale to nic, bo i tak muszę, zwrócić to tutaj. A nawet zauważyłem, że moi tutaj ci do góry zaczęli lepiej funkcjonować. Czy ja tutaj mam jakiś ten... tutaj jest, tak, tutaj jest, tylko tutaj nie mam. A więc tylko potrzebuję mieć tutaj jakikolwiek dostęp tutaj do tego, żeby uzyskać. Tutaj tylko zamknę to, jest super, tutaj mam zamknięte. Tutaj sobie tylko zrobię tak, żebym mógł wprowadzać sobie żołnierzy tutaj. Dwóch żołnierzy stąd. Jest ok, jest ok. Większa grupka. No wiem, że potrzeba rekrutów, więc dlatego też ich tutaj wołam, żeby tu przyszli. Bo chcę szybciej zabić. Po prostu chcę go szybciej zabić tą osobę, co tu jest. Tutaj mam, widzicie, jest pod jakby osłoną. Jestem pod osłoną czegoś tam. Kamień nie umiem się wyzłowić, sorry. Niewiarygodny sposób nagle zaczął masakrycznie dużo przypływać mi kamienia, nie? To jest też dla mnie wow, dziwne. Bo przecież tak się nie działo, nie? Więc rozumiecie. Dla mnie to jest wow. Dla nich to nie jest chyba wow, bo jednak są w czarnej dupie, że tak powiem, jak widzicie, nie? Ja potrzebuję mieć przejęte to. W tym momencie potrzebuję mieć to przejęte jak najwięcej. Chodźcie tutaj. Wszyscy. Sprawdzimy, czy jeszcze mogę mieć większej ilości. Czy mogę mieć jeszcze większe ilości tych żołnierzy? Ale to zaraz sobie sprawdzę. Mam kamień, mam tutaj szybko deseczki. Chyba mi się skończyli żołnierze, armia. 293, kurde, jeszcze trochę i będę miał full. To jest właśnie najgorsza rzecz w
tej grze teraz, co zrobili. Nie wiem, czemu twórcy tak to stworzyli, bo dla mnie teraz jest ważną rzeczą, żeby to było, żeby to miało ręce i nogi. Rozumiecie? Żeby ta gra miała ręce i nogi, ale żeby działała kompatybilnie ze wszystkim, a nie to, że po prostu coś się stanie i nagle gra robi ała. No kurde, poczekajcie. Rozumiecie, o co mi chodzi, no sorry za ten dźwięk tam, ale coś tu, coś mi tam lata nad głową. Będzie to też słychać na... Będzie to też słychać tutaj. Ale czemu nie mogę dojść? Dobra. Już wiem czemu. Ale przecież ja to stworzyłem, no kurde. Tutaj damy tak. Tutaj damy tak. Tutaj dam tak. Nie wykuszyłem nawet tego, nie wiem czemu tak tego, czemu tego nie zrobiłem. Ale stwierdziłem, że nie. Czemu nie mogę? O kurde. What is this? What the fuck w ogóle? Czemu nie mogę dojść do tego? Dobra. Ale głupi jestem. Nie mogłem dojść, bo to jest wyżej, to jest niżej. Dlatego nie mogłem nic zrobić. Dlatego tak w ogóle było, nie? Widzicie? No właśnie dlatego. Ale to muszę mieć tak. To muszę zrobić, kurde no. Muszę to zrobić porządnie. Muszę to mieć porządnie zrobione. Głupie dzieciaki. Ej, ja nie lubię, jak takie dzieci tak latają po tym, kurde, i później nic nie mogę. Ale zaraz. Czy ja tutaj mam... Czy to mi działa? Czy to działa? Chyba tak. Czyli wszędzie dałem. Szkoda, że nie mogę gdzieś tutaj umieścić, chociaż tutaj mogę dać. Tu też mogę dać. Jak widzicie, tu też mogę umieścić. I tutaj dam tak. Tak. Tu. Bez obrazy smyki, ale sami wiecie, tak to czasem bywa. Na prawo. Rozumiecie mnie w pełnej krasie, że tak powiem. Co tu trzeba zrobić. I rozumiecie też, że muszę tak to wykonać. No niestety czarny sobie nie poradził trochę za bardzo, ani ten sobie nie poradził. Zanim dojdą do mojego, ja zdążę zrobić im ładną bubę. A buba to będzie, czyli to, po prostu, pyk. Tak. No i tutaj gdzieś dam jeszcze jedną. No a czemu tak zrobiłem? Właśnie dlatego, patrzcie się. Ktokolwiek będzie przychodził koło tego, będzie się podpalał. Dobrze zrobiłem w sumie, nie? Halo, ja tylko chcę tutaj mieć tych. Ja chcę mieć tylko tutaj tych żołnierzy, którzy potrafią zakopywać. Chodźcie moi kopacze, chodźcie moi kolejni ludzie.
też tutaj. Myślę, że to dobra rozgrywka z mojej strony, co? Tylko szkoda trochę, że twórcy gry nie zrobili tego tak jakbym chciał mieć, żeby to było stworzone. Czyli żeby to było miało ręce i nogi, żeby grając w tą grę. Znaczy, kurde, za dużo bym chciał. Mówię o tym, czego bym chciał, ale to też nie jest tak, przecież tu chodzą w grę pieniądze przecież, nie? Więc przede wszystkim tu są też pieniądze ważne. Więc jeśli ktoś... No ale skoro, nie wiem... Niby jakąś tam mam rację, niby tej racji nie mam. Bo przecież nie można komuś narzucić tego, że ma robić grę tak, a nie inaczej, nie? Także, nie wiem. Być może mam rację, być może się mylę. Nawet jeśli się mylę, no to cóż, tak powinno może być. Dam na minus 12, zobaczymy, czy mi zacznie uciekać. Postawię jeszcze jeden, no, opa. Jeszcze jeden budynek. Postawię też jeszcze jeden kościół. Jeszcze jeden kościół. Myślę, że to nie powinno mieć miejsca teraz. 9. Chodźcie tutaj. Kurca. Jak mam to zrobić, żeby to tędy, chodźcie. No właśnie. No oni tu mają belki. Muszę tak to zrobić, żeby dojść do tutaj. Więc lepiej, żeby mi ci zginęli. Więc tutaj będę musiał poprowadzić. Jest okej. Okay. Jeśli mam jakieś dwóch, chodźcie tutaj. Chodźcie, też muszę wziąć asasynów. Jeśli asasyni pójdą tędy, to mogą stracić życie, więc wolę, żeby tu przyszli. Dlatego też chcę tak właśnie zrobić. Potrzebuję zaraz kamień. Wow, dużo kamienia mi teraz mam. To w krótkim tempie tego uzyskałem dzięki temu mojemu pomysłowi. Na zasadzie, wiecie, na zasadzie, żeby zrobić więcej tych, nie? O, jednak tak, jednak przegiąłem trochę, ale przecież macie jedzenie. Chyba, że jedzenie wyłączyłem, zaraz, żywność, właśnie. Ja jedzenie idiota wyłączył, ale przecież oni mogą też mieć żarcie. I będzie okej, nie? Też nic nie muszę takiego, aż żeby to było... Nawet jak tak będzie, to się przecież nic nie stanie. Tych trzech, sorry. Wy nie możecie tu być. Chodźcie tutaj. Chodźcie, ja chcę was tutaj mieć. Sorry za moje skrzypiące krzesło. No serio, jest to bardzo duże utrudnienie z mojej, z każdej z mojej strony, że mi to krzesło tak skrzypi mocno. Ciekawe, czy dadzą radę to rozwalić. Nie wiem, czy nie uzyskam przez to po prostu jakieś straty w moich... przez moje... Zaraz, balisty, chodźcie. Zrobimy to tak. Tak. Czy oni już są? Tak, są. Chodźcie tutaj.
Potrzebuję ich więcej. Potrzebuję ich więcej. Chodźcie tutaj. Mam kamień, mam wszystko. Ale potrzebuję was więcej. Kopać. Tu. Bo nie widzę teraz, gdzie są, skąd oni strzelają, co oni uzyskują. Chodźcie, dobra. No, sprawdzimy, czy to faktycznie tak zadziała. Bo nie widzę niestety, gdzie ją. Na jakiej zasadzie to wygląda. Jednakże wiecie, im więcej będzie dla mnie, tym dla mnie jest lepiej. Zabić Hama. Dobra. Dzięki wielkie. Jest ok. Teraz tak. To mam. Teraz wszystkich tutaj. A ja potrzebuję, żeby oni mi to zakopali. Teraz muszę to usunąć. Gdzieś jeszcze mam moje SMT. Nie mam. Ale zabiliśmy dwóch, jest ok. Więc myślę, że dobrze to wyszło, co nie? A teraz patrzcie na to. Tak. Teraz dopiero chyba się zacznie to, co chciałem, żeby się zaczęło. Nie wiem, czy to będzie, ile mi tu, ile dam rady tego. Najlepiej, żeby to, chodźcie tutaj, żeby to zakopać. Potrzebuję usunąć. Usuńcie mi to. Tak. Potrzebuję tego zakopać. Tak, ja potrzebuję mi to zakopane, moi drodzy. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka. Udało się odcinek trzeci albo czwarty. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już za chwilę w kolejnym odcinku, jak będziemy szli dalej. Znaczy ja się rozbuduję i po prostu dojdę do odcinka, żebyście mieli pełnoprawnie obejrzeli ten odcinek w spokoju. Więc widzimy się już za chwilę.